Cześć, z tej strony Marcin, kanał Dospel. Pokażemy Wam dzisiaj naszą najnowszą centralę, Matrix, której obudowa w całości jest wykonana z EPP. Jedźmy. Dzięki użyciu EPP, czyli spienionego polipropylenu, mogliśmy znacznie obniżyć koszt produkcji urządzeń, gdyż materiał ten jest bardzo łatwy w obróbce. Jednocześnie materiał ma bardzo dobre właściwości izolacyjne. Centralka Matrix zasilana jest dwoma silnikami stałoprądowymi EC, dzięki którym możemy uzyskać wydajność urządzenia od 320 do 430 m3, zależy od jej modelu. Za filtrację powietrza w centrali Matrix odpowiadają filtry klasy EU5, do których mamy bardzo prosty dostęp. Wyciągając frontowe zaślepki, dochodzimy do filtra, który w całości wysuwamy, wyrzucamy i w przyszłości wsuwamy nowy. Dodatkowo, by zapewnić czyste powietrze, centrala jest wyposażona w ozonator oraz lampę UVC, dzięki którym zabijamy wszystkie bakterie, zarazki i roztocza. Centrala wyposażona jest w bypass ręczny, a co za tym idzie, mamy możliwość jego otwarcia lub zamknięcia w trybie ręcznym z poziomu frontowej obudowy. Centrala jest w wykonaniu obustronnym, dzięki czemu mamy dostęp do sekcji filtrów, jak i sekcji bypassów z obu stron, czy z prawej, czy z lewej. Nie ogranicza nas to pod kątem montażowym. Centrala Matrix w standardzie przychodzi z modułem Wi-Fi oraz aplikacją do zdalnego sterowania centralą, tak byśmy mogli bezproblemowo sterować ją w każdym miejscu domu czy też świata. Opcjonalnie możemy doposażyć automatykę w sterownik AC2800. Dzięki wymiennikowi krzyżowo-przeciwprądowemu oraz silnikom EC, urządzenie to stawia się wśród innych naszych urządzeń posiadających klasę energetyczną A. Umożliwia to nam uzyskanie różnego rodzaju dotacji oraz finansowań. Przypominamy również, że dzięki naszemu 21-letniemu doświadczeniu w produkcji rekuperatorów, na to urządzenie również dajemy pełną 8-letnią gwarancję na całe urządzenie. I to było na tyle. Pamiętajcie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco z wszystkimi nowościami wprowadzanymi przez nas na rynek. Jeżeli podobało się, łapki w górę i widzimy się przy kolejnej realizacji. Dzięki, cześć!